dania wyglądają dość dobrze, więc mam nadzieję, że też będą dobrze smakować. Warto tu przyjechać, odpocząć, coś fajnie zjeść, popatrzeć na te ładne widoki. Emi, ty tego nie będziesz jadła, nie? To no, ja ci to zabiorę. A ja to będziesz chciała? Ja tu sobie chętnie to użyję. Przychodzi ci rachunek, masz na przykład tyle, później idziesz do kasy, a oni ci doliczają jeszcze jakiś tax, jakiś podatek. Ciekawe, jaki zaraz będzie odrzut tu i leci do Londynu Dreamlinerem. O, uwaga. O, już zaczyna wiać. Madubua. Przyjechaliśmy do takiej restauracji, która jest bardzo popularna, gdzie ma być bardzo, bardzo ładnie. Musimy poczekać 15-20 minut w kolejce. Wejście ogólnie jest za darmo, ale chce się jakieś super zdjęcie na tych liliach takich wodnych i tak dalej, które tam widać. To się płaci od 1000 batów wzwyż, czyli ponad 130 zł. No to troszkę już kosztuje. Ale my na razie chcemy iść po prostu tam zobaczyć, chcemy iść coś zjeść. Porobić sobie jakieś sami fotki i chyba tyle. Delikatne zamieszanie, dużo osób, bo nasza grupa to 11. Co oni tutaj w karcie mają? Tu jakiś, zaczynamy od drinka, piwa. O kurde, 120 za małego changa i zaczyna się jakieś jedzenie. Dobra, to na razie tak na szybko i zaraz coś wybierzemy. No i tak to wygląda w środku, taka miejscóweczka. Z takim, kurczę, rzeczką, stawikiem, nie wiem nawet jak to nazwać, i takie lilie pływające, można sobie na to wejść, ale za to wtedy trzeba zapłacić 1000 batów, a tak to można sobie tutaj za free porobić na podejście fotki. No i oczywiście restauracja. Pozamawialiśmy już wszystko, właśnie czekamy na zamówienie. Dania wyglądają dość dobrze, więc mam nadzieję, że też będą dobrze smakować. No i taka kolejna atrakcja w Tajlandii, na wyspie Phuket. Przejdę się tutaj jeszcze zobaczyć, co tutaj jest. O, nawet widzę jakieś masaże. Przejdę się tutaj jeszcze, zobaczę, bo dość tak ładnie tutaj wygląda. Fajny taki ogródeczek, cień, także można pospacerować. O, jak miło, można sobie usiąść tutaj ładnie na materacyku, poduszki. O, taka ławeczka fajna. A tutaj nawet są może jakieś pokoje do wynajęcia? Raczej tak, pokoje 415, no dokładnie. Można sobie nawet tutaj wynająć mieszkanko. Przejdę jeszcze tutaj chyba, bo tutaj jest takie wejście na tą łódkę. Gdzie sobie, a to pozamykane, ale to nic, private zone, strefa jakaś prywatna, ale zobaczymy, co tutaj mają za tymi drzwiami. Okej, okay. A no właśnie, strefa prywatna, okej, okay, no dobra. Tu jest właśnie tylko ta łódka taka, gdzie można sobie fotkę szczelić, tutaj sobie jacyś pracownicy siedzą. No i tyle. No fajne miejsce, fajne, fajne. To miejsce turystyczne, czyli ta restauracja, w której obecnie się znajdujemy, jest to tylko takie miejsce, gdzie trzeba sobie strzelić tylko szybko, fajnie, ładną fotkę, zjeść coś i w sumie to wszystko. Także no jest spoko, spoko. Warto tu przyjechać, odpocząć, coś fajnie zjeść, popatrzeć na te ładne widoki. No i praktycznie tyle. A, ta kamera po prostu się kręci, tak? I co, i ona sobie coś tańczy? Czy co to się w ogóle dzieje? Ja nie wiem. Co ona robi w ogóle? No chyba coś jej szczela fotki albo coś? Śmieszna sprawa. Te lilie naprawdę są ogromne. Wszyscy na zdjęciach, a tu jedzenie przyszło. Pad Thai, ryż w ananasie i co tutaj jest? A, ryż. Znowu z chickenem, z kurczakiem. Emi, ty tego nie będziesz jadła, nie? To ja ci to zabiorę. A ja to będziesz chciała? Ja tu sobie chętnie to użyję. Bardzo głupią rzecz tutaj mają w tej restauracji. Podają ceny w menu, które nie zawierają VAT-u i które nie zawierają fee dla pracowników, czyli takiej po prostu opłaty, no takiego przymusowego napiwku, czyli takie trochę głupkowate, bardzo głupkowate, bo ceny mogły być po prostu wyższe. Każdy by wiedział, ile ma za co zapłacić i tak dalej, i by się tak lepiej człowiek czuł. A jak tak później przychodzi ci rachunek, masz na przykład tyle, później idziesz do kasy, a oni ci doliczają jeszcze jakiś tax, jakiś podatek, za chwilę jakiś właśnie tam taką przymusową opłatę, jakąś tam za coś, nie wiadomo za co. Strasznie skomplikowane, tak trochę na minus. Taką taksówką jeszcze nie jeździłem, ale w ogóle tyle taksówkami to jeszcze nigdy nie jeździłem, co ostatnio. You will experience the excitement, the music, the song, the dance, the laughter that has enthralled and entertained millions from across the world.
Dobra.